Jedziemy, Wodzio. Tu nikogo nie ma. A to jest treningowe chyba. Nie, chyba. Tam jest stadion, po lewej. Po lewej jest. Kazek tu wiedzie? Wszędzie wiedzie. Trybuna jest. Jeżeli nie poprawiają, nie, no spokojnie, bardzo fajnie. A niech pan powie, zainteresowanie duże? No, takie spore na liście, od was tam koło 180 jest, nie? Aha, a tu miejscowych? No miejscowych też trochę przyjedzie, ale to tam... Mamy 600 miejsc, także więcej nie będzie. 600? No. Tak sporo. Są. Liga numer 42. Podejście numer 47. Udało się. Ja to się stresuję. Każde krzywe ukrojenie będzie nagrane. No właśnie, kurczę. Ja chciałabym Sosnowiec serdecznie zaprosić na moją siłownię do Susza, Profit Gym Susz. I zapraszam na Facebooka, można sobie zobaczyć, jak jest pięknie i uroczo. Jaki wynik? O, nie, ja myślę, że chyba jeden dla nas, ale zobaczymy. Ja obstawiam 3-2. Ciężko będzie, bardzo ciężko będzie. Ja obstawiam 3-2 dla naszych. Cholera. Pani? 2-1 dla naszych. Ja też 3-2 dla nas. To powiem. Dwa wam się uda strzelić, niech będzie. Nie, to powiem, niech wygra lepszy po prostu. Jeszcze raz? Niech wygra lepszy. No. Witam was bardzo serdecznie z Wikielca. Dzisiaj mecz pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski. Obok mnie pan Wiesław, speaker miejscowej drużyny. Panie Wiesławie, no Sosnowiec i Wikielec niby nic tutaj kibice nie kojarzą, ale był piłkarz z waszego regionu, z Iławy, który w Sosnowcu występował. Tak, to był taki pierwszy wielki transfer Jezioraka Iława. Zawodnik Piotr Lange trafił właśnie do Zagłębia Sosnowiec, tak więc tu wszyscy byli pod takim wielkim wrażeniem. Był to sezon 85-86, tak więc to troszeczkę było. Ale teraz jest to zespół taki czwartoligowy. W trzeciej lidze graliśmy przez 3 sezony, właśnie ostatnio spadliśmy, ale też wielkie mecze były. Był tu wielki Widzew z Franciszkiem Smudą, była też rezerwy, były Legii, z Widzewem był taki remis, no sensacyjny można powiedzieć, no i Legię żeśmy tutaj pokonali. Także sporo takich spotkań ciekawych było, nawet żeśmy też grali właśnie w pierwszej rundzie, tak jak teraz Zagłębie Sosnowiec z Garbarnią Kraków, no wtedy żeśmy przegrali 2-4. Także jak widać, historia piłkarska nie ma swoich limitów. Za moment pierwszy gwizdek arbitra i trzymamy kciuki za to spotkanie. Thank you.
pierwsza runda. Pierwszy pokona kuchami Piesa i Jan Małyszki. Na pierwszy piłkarz, który jest wychowankiem. Brata! To ciekawe.